Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zakażeniach mykoplazmą, jaka zwłaszcza jako mykoplazma pneumo nie jest częstą przyczyną zakażeń układu oddechowego u dzieci i osób dorosłych, odpowiadając aż za 40% przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc w całej populacji, a także 18% przypadków wymagających hospitalizacji zarówno zapaleń płuc dzieci, jak i dorosłych. Mykoplazma pneumonii jest znana nie tylko jako czynnik etiologiczny zapaleń płuc niewymagających hospitalizacji i określanych jako pozaszpitalne zakażenia mykoplazmatyczne, ale dotyczyć może także zakażeń górnych dróg oddechowych, stawów, układu moczowo-płciowego, a także innych tkanek. Mykoplazmy są drobnoustrojami szczególnie atakującymi błony śluzowe układu oddechowego, układu moczowo-płciowego, czasem stawów, ale także innych narządów i tkanek, gdzie wiązanie do komórki osoby zakażonej jest niezbędnym warunkiem toksycznego działania mykoplazmy. Występuje silna integracja między bakterią, mykoplazmami, a komórkami nabłonka błon śluzowych zakażonego organizmu, co powoduje, że fizjologiczny mechanizm śluzówkowo-rzęskowy, mechanizm fizjologiczny oczyszczający drogi oddechowe, na skutek zakażenia staje się niewydolny i mykoplazmy mogą wywierać miejscowe działanie uszkadzające komórki, zarówno określane jako cytotoksyczne, jak i uszkadzające tenże mechanizm. Mykoplazmy to najmniejsze, samoreplikujące się organizmy zdolne do samodzielnego życia. Pośród 200 gatunków mykoplazm, mykoplazma pneumonii jest organizmem najlepiej badanym już od 60 lat, kiedy mykoplazmę uznano za przyczynę pierwotnego atopowego zapalenia płuc. Jednak dopiero w 1960 roku udowodniono, że to mykoplazma, a nie wirus, odpowiada za wiele właściwości biologicznych tego drobnoustroju. Na powierzchni komórki mykoplazma pneumonii występują białka, które uczestniczą w wiązaniu komórki do pewnego białek błony śluzowej osoby zakażonej. Najważniejsze znaczenie przyłączania do powierzchni komórki bakterii mykoplazmy z komórkami osoby zakażonej przypisuje się pewnemu białku adhezynie i u ludzi białko mykoplazma pneumonii jest miejscem docelowym dla ataku przeciwciał, jednak charakterystyczne właściwości mykoplazm uniemożliwiają rozwój zakażeń ukrytych i przewlekłych. Mykoplazmy posiadają cechy chroniące przed działaniem mechanizmów odpowiedzi immunologicznej chorego, umożliwiające przełamanie bariery utworzonej przez śluz na powierzchni śluzówki i wnikanie do tkanek, utrudniając także likwidację zakażenia poprzez podawane leki. Zakażenie mykoplazmatyczne, jak już mówiłam, może dotyczyć także różnych narządów, niekiedy jednak bardzo ważnych dla życia, co ma związek z bezpośrednim uszkodzeniem przez zarazek tkanek i także pojawiającą się bardzo często reakcję autoimmunologiczną. Objawy kliniczne i zmiany spowodowane procesem chorobowym w tych narządach mogą być nawet większe niż będące skutkiem zajęcia układu oddechowego. Mykoplazma pneumonii może być przyczyną zapalenia gardła, zajęciem górnych dróg oddechowych lub bez ich zajęcia. Rzadziej powoduje inne choroby dróg oddechowych poza drogami oddechowymi, jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok czy objawy grypopodobne. Najpoważniejszym skutkiem infekcji tym drobnoustrojem jest zapalenie płuc, choć bardzo typowy obraz kliniczny zakażenia to zapalenie błony śluzowej tkawicy i oskrzeli oraz różne nieswoiste objawy ze strony górnych dróg oddechowych. Wyniki badań wykazały, że możliwe jest przedłużające się bezobjawowe nosicielstwo, podobnie jak przy chlamydiozie. Osoba będąca nosicielem mykoplazma pneumonii stanowi rezerwuar zakażenia i możliwe rozprzestrzenianie drobnoustrojów na innych ludzi. U osób z aktywnym zakażeniem mykoplazma pneumonii drobnoustroje te mogą być obecne w jamie nosowej, gardle, tkawicy, w pulwocinie i przeniesienie ich odbywa się wtedy na drodze kropelkowej,
czyli czy aerozolowej. Okres inkubacji wynosi najczęściej 1 do 3 tygodni i zakażenie może rozprzestrzeniać się wśród członków rodziny lub innych ludzi przebywających razem w dużych zbiorowiskach. Dobrze udokumentowane były epidemie w zamkniętych czy półzamkniętych społecznościach. W sytuacji, gdy kilka osób pozostaje w bliskim kontakcie, przenoszenie drobnoustrojów może przebiegać bardzo szybko. Objawy zakażenia pneumonia, mykoplazma, pneumonie rozwijają się stopniowo przez kilka dni, a utrzymują nawet tygodnie i miesiące. Klimat, położenie geograficzne nie odgrywają istotnej roli w rozprzestrzenianiu się tego zakażenia. Jednak zaobserwowano tendencję do epidemicznego występowania choroby i rozwoju epidemii o zasięgu ogólnoświatowym. Każda z dwóch podgrup mykoplazma pneumonie przejawia tendencję do przewagi z dominowaniem w określonych regionach. W diagnostyce laboratoryjnej do identyfikacji zakażenia mykoplazma pneumonie stosuje się różne metody, takie jak posiewy, metody serologiczne, jednak każda z tych możliwych metod ma swoje ograniczenia i problemy. Wchodzenie mykoplazm do komórki osoby zakażonej, podobnie jak poprzednio omawianej chlamydii, nie zawsze jest warunkiem niezbędnym do zapoczątkowania działania niszczącego komórki. Jednakże działanie toksyczne w układzie oddechowym w przypadku mykoplazma pneumonii jest efektem miejscowego przylegania do komórek, prowadzi do uszkodzenia tejże wspomnianej już fizjologicznej drogi oczyszczania z paraliżem rzęsek nabłonka oddechowego, z pojawianiem się wakulizacji w komórkach, obniżeniem czynności nabłonka, co prowadzi do martwicy i złuszczania się zakażonych komórek. Dotychczas zidentyfikowano aż ponad 100 gatunków mykoplazm, do których zaliczane są także nie dające się hodować na sztucznych podłożach mikroorganizmy tworzące odrębną grupę nazwaną hemoplazma w obrębie mykoplazm, jakie cechują się powinowactwem do krwinek czerwonych, wielu gatunków także zwierząt. Za chwilę opowiem o mykoplazmie. Mykoplazma, jak wspomniałam, należy do komórek o niewielkich wymiarach, 1 na 2 na 0,1 mikrometra, jakie zamiast ściany komórkowej zbudowanej z mureliny mają trójwarstwową budowę zawierającą sterolę. Błona komórkowa mykoplazmy zawierająca cholesterol, który jest składnikiem każdej z błony komórkowej ludzi i zwierząt, prawdopodobnie umożliwia mykoplazmom unikanie działania układu odpornościowego zarażonego człowieka. Pomimo, że drobnoustrojowi nie mają ani wici, ani innych możliwości poruszania się, większość mykoplazm obdarzona jest ruchem ślizgowym. Organelle odpowiedzialne za ruch zawierają duże ilości adhezyny koniecznej do przylegania do nabłonka układu oddechowego. Większość mykoplazm jest tlenowcami, chociaż również są bezwzględne beztlenowce. Mykoplazmy dobrze rosną na podłożach z dodatkiem cholesterolu,
posiadają antygeny białkowe, pobudzające odpowiedź układu odpornościowego, wytwarzają super antygeny, czyli antygeny zdolne do pobudzenia określonych limfocytów. Mykoplazmy są wrażliwe, co warto wiedzieć, na wiele różnych środków, m.in. na środki fenolowe odkażające, na podchlorun sodu, na etanol, formalinę, aldehyd glutarowy, jodofory, kwas nanoctowy. Mykoplazmy są także wrażliwe na tetracykliny, makrolidy, jednak oporne są na penicyliny. Drobnoustroje niszczone są przez promieniowanie ultrafioletowe i promieniowanie gamma, jednak znoszą wysoką temperaturę do 121 stopni przez co najmniej 20 minut. W środowisku wilgotnym przeżywają około godziny. Są wrażliwe na działanie, jak już mówiłam, promieni słonecznych. Mykoplazmy jako pozbawione sztywnej ściany komórkowej także mają charakterystyczną zdolność polimorfizmu. Brak ściany komórkowej powoduje, że bakterii tych nie można zabarwić np. metodą Grama i klasyfikować w odpowiedni sposób. Mykoplazmy nie występują w warunkach naturalnych jako organizmy wolno żyjące, są uzależnione od komórek człowieka, od którego pobierają pożywienie. Głównym składnikiem trójwarstwowej błony mykoplazmatycznej, jak już mówiłam, jest cholesterol i podobnie jak w chlamydii wygląda odżywianie się tychże komórek. Komórki mykoplazmy mają wydłużony kształt. Z jednej strony znajduje się struktura, która odpowiada za chorobotwórczość mykoplazmy, jaka stanowi układ kilku białek, jakie umożliwiają przyleganie drobnoustroju do komórki zakażonego organizmu. Mykoplazma pneumonii jest traktowana jako zewnątrzkomórkowy drobnoustrój błony śluzowej, może przez dłuższy czas replikować się w obrębie komórek. Objawy kliniczne zakażenia są wynikiem uszkodzenia układu oddechowego i wskutek wytworzenia i wydzielania przez bakterie substancji biochemicznych, takich jak natlenek wodoru, różnego rodzaju toksyny. Przyleganie komórek bakterii do komórek nabłonka, jak już mówiłam, powoduje wytwarzanie cytokin, przyciąganie limfocytów. Uszkodzona błona śluzowa i stan zapalny są wynikiem odpowiedzi także układu odpornościowego, jaka może być bardzo nasilona. Powikłania zakażenia są wynikiem rozprzestrzeniania się mykoplazma do innych narządów albo reakcji autoimmunologicznej. Zwłaszcza u osób z niedoborami odporności, zakażenia mykoplazmatyczne mogą przebiegać bardzo ciężko i długo z powstawaniem rozwoju przewlekłych chorób płuc, włączając w to astmę. Częstotliwość zakażeń mykoplazmatycznych górnych i dolnych dróg oddechowych nie jest znana, gdyż wiele przypadków nie ma potwierdzenia bakteriologicznego. W badaniach Stanów Zjednoczonych potwierdzono jednak etiologię mykoplazma pneumonii w ponad 20 przypadkach pozaszpitalnego zapalenia płuc. Dowiedziono, że mykoplazma odpowiedzialna jest za ponad 5 przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc u hospitalizowanych chorych. Także w innych ponad 30 przypadków było podejrzenie takiej etiologii. Mykoplazma brana jest także pod uwagę jako możliwy czynnik etiologiczny zakażeń układu oddechowego w każdym wieku z różnie nasilonymi dolegliwościami. Najbardziej typowe dla zakażenia mykoplazma pneumonii są ból gardła, chrypka, kaszel, również który w miarę rozwoju choroby pojawia się niewielka ilość pulwociny. Ponadto mogą występować bóle głowy, dreszcze, katar, bóle mięśniowe, ogólnie złe samopoczucie. W cięższych przypadkach może dochodzić do duszności. Kaszel także może być przyczyną bólu w klatce piersiowej. Dla lekarzy wtedy dość trudne jest rozstrzygnięcie, czy jest to zakażenie tylko mykoplazma pneumonii, czy również dodatkowo, bardzo często dołączającym się zakażeniem wirusowym. Objawy wskazujące na zakażenie wirusowe to zwłaszcza takie jak katar, zmiany skórne, wrzodziejące zmiany na śluzówkach, kaszel, zapalenie spojówek, biegunka, ewentualnie powiększenie węzłów chłonnych na szyi. Ból gardła związany z mykoplazmą pneumonią może być jednym z objawów infekcji obejmujących także dolne drogi oddechowe,
czyli choroba może być rozprzestrzeniać się również na płuca, mogą być zakażenia zarówno mykoplazma pneumonii, jak i wirusowe. Większość zakażeń mykoplazmatycznych ma jednak łagodny, ale lub umiarkowany przebieg, jednak niektóre przypadki wymagają hospitalizacji. Objawy podmiotowe i przedmiotowe związane z mykoplazmatycznym zakażeniem układu oddechowego są, jak już mówiłam, wynikiem przylegania drobnoustroju do nabłonka oddechowego, co skutkuje wytwarzaniem substancji, które powodują miejscowe uszkodzenie nabłonka, sprzyjają uwalnianiu mediatorów zapalenia. Fizjologicznie błony śluzowe są silnie skolonizowane przez florę bakteryjną. W przypadku utrudnionego drenażu wydzielin na skutek uszkodzenia błony śluzowej dochodzi do różnego rodzaju zakażeń dodatkowych, nie tylko wirusowych, ale innymi bakteriami. Szczególnie u dzieci mogą pojawiać się bezpośrednio razem z dróg oddechowych, układu nerwowego, może dochodzić także do zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych, zapaleń mózgu, rdzenia, do różnego rodzaju powikłań w postaci niedowładów czy porażeń nerwowodowych, psychozy albo innych powikłań ze strony układu autoimmunologicznego, zapalenia mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu. Także groźnym powikłaniem jest zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, uszkodzenie szpiku układu pokarmowego, różnych innych narządów, także ból ich mięśni, stawów i zmian skórnych. Zakażenie mykoplazma genitalium jest to choroba przenoszona, inny rodzaj choroby, przenoszona na drodze stosunków seksualnych, traktowana jest jako choroba przenoszona drogą płciową. Zakażeniu mykoplazma genitalium sprzyja fakt, iż najczęściej infekcja mykoplazmą przebiega bezobjawowo i osoba zakażona nie jest świadoma choroby. Rzadko zdarza się zakażenie mykoplazma genitalium na drodze pośredniej, chociaż możliwe jest poprzez korzystanie z tych samych przedmiotów higieny osobistej, które korzysta osoba zakażona. Najczęściej zakażenie mykoplazmą genitalium współistnieje również z innymi zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, czyli takie jak uroplazma ureticum, chlamydia trachomatis, także inne. Diagnostyka laboratoryjna jest utrudniona, jak już mówiłam, ze względu na długi czas oczekiwania na wyniki, trudności z uzyskaniem materiału do badania. Aby stwierdzić mykoplazmatyczny charakter zakażenia dróg oddechowych, prowadzi się hodowlę bakterii, różnego rodzaju testy molekularne albo badania serologiczne, które polegają na oznaczeniu stężenia przeciwciał. Swoiste przeciwciała można wykryć po tygodniu od zachorowania, najwyższe wartości, podobnie po 6 tygodniach. Mykoplazma pneumonii we wczesnym okresie zakażenia przebiega z wytwarzaniem podobnie przeciwciał z klasy IgG, czyli immunoglobulin G i M. Niestety w Polsce badania immunologiczne nie są ogólnodostępne, także nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podobnie brak jest procedur dotyczących przeprowadzania badań immunologicznych dla konkretnych chorób. Stąd utrudniona również diagnoza. Obserwując reakcje w czasie badania immunologicznego, może być prowadzona diagnostyka w przebiegu wielu chorób, jak borelioza, czy toksoplazmoza, albo wirusowe zapalenie wątroby. Te badania immunologiczne duże znaczenie mają przede wszystkim dla zdrowia kobiet i bezpieczeństwa dziecka, dlatego są bardzo ważne i za chwilę opowiem jeszcze o leczeniu. Thank you.
Mykoplazma pneumonii, podobnie jak do chlamydia pneumonii, wrażliwa jest na makrolidy, tetracykliny i fluorochinony, które są lekami stosowanymi najczęściej w przypadku podejrzenia zakażenia dróg oddechowych wywołanego przez ten drobnoustrój lub po stwierdzeniu diagnostycznym takiego zakażenia. Dotychczas nie opisano odporności mykoplazma pneumonii na tetracykliny czy fluorochinony, jednak mutacje powstające w trakcie chorób mogą być powodem powstania oporności na te antybiotyki. O występowaniu naturalnej oporności mykoplazma pneumonii w stosunku do makrolidów donoszono niestety w wielu krajach europejskich. W Stanach Zjednoczonych jedynym w ostatnim czasie udokumentowanym doniesieniem oporności na mykoplazmę pneumonię na makrolidy był raport, zgodnie z którym stwierdzono taką oporność w 27% pacjentów. Pojawiły się również niepokojące informacje z Japonii o tym, że bakteria jest oporna na makrolidy. Antybiotyki beta-laktamowe także nie są skuteczne w przypadku tejże choroby, podobnie do chlamydiozy. W leczeniu zakażeń oprócz wspomnianych antybiotyków, czyli sumamet, tetracykliny albo doksacyklina, czyli doksacyklina, stosowane są poza antybiotykami również leki objawowe, czyli leki przeciwkaszlowe, przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, które należy stosować w celu zmniejszenia objawów ogólnoustrojowych. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałam Państwu powiedzieć o bardzo podobnej do chlamydia pneumonii, zakażenie mykoplazmą pneumonii, które są dość trudne do leczenia, a łatwe do rozprzestrzeniania. Bóg zapłać za uwagę.